Siema, tu Sibirus Team, czyli ja gonię dungeon, bo tryka szczęśliwski. Prawdopodobnie o konia na brązowy medal, bo nam wydaje się, że może mieć te 35 cm. Ale nie mamy miarki. Ważyliśmy go i waży 0,52. Lekko ponad pół kilograma, wypuszczamy go, niech rośnie. Mamusie płynie. Poszedł się za kopuch chyba w mule, nie? Stoi tu. A nie, płynie. Powiedz mi właśnie o konia, daj mi zapał. Następnego. Następny rzut. No, co rzut, bo ja już musiałem sobie odpuścić chwilowo, bo już w ręce tak zimno. Zagryz podbiera po drugie. Dobra, w każdym bądź razie. O nie, upuznął. Dobra, trochę to nieprofesjonalnie wygląda, ale jest mniej więcej taki, co nie? Jest coś takiego. Nie cały, na pewno masz 30 cm. Czy wiesz, kim go odepnę, jeszcze raz pokażemy. Czekaj, muszę teraz tutaj. No to jest obrotowa, nie? Patrz na prysku. Co? Robaki. A co ty gadasz? No. Muszę patyczkę wziąć, żeby go odhaczać. Znaczy odhaczać. On śmierdzi mu spycha. A ma robaki rzeczywiście. Ta jedna. O. Dobra, no. Cały czas. Taki o. 30, no mam 30 cm około. Zmierzę go na więcej w domu pomierzymy. Do korka, nie? Plus minus do korka ma, nie? Tak, no. Dalej. Trzeci dzisiejszy okoń. Drugi w sezonie Daniela. Da, też się zakopał. Też się zakopał w mule. I poszedł. Tu jeszcze jeden. Były dwa. Tak? Jeden tu i tu. No i pionek. Piona jeszcze. I co, robimy live'a, bo prawdopodobnie nam znowu weźmie. Zaraz zobaczymy. Nie może tak być, że za rzut oko, nie? O, dziwisz się teraz, patrz. Mamy dzisiaj 23 lutego. Nie narzekamy. Dobra, odezwę się jak będzie, bo to szkoda pamięci. Połączyliśmy. Kamerka Szymona wziął taki 20-25 cm okonik. Czego nie łapie. O, piękny teraz się pokazał. I co, wypuszczamy i dalej heblujemy, bo to szkoda czasu. Szkoda czasu. Teraz kolejka do rzutu się zmieniła. Teraz rzucam ja. Trzymaj, nagrywaj cały czas, a ja spróbuję od razu. Dobra, jakby to pykło to. A bo dobra, przypauzuj, bo muszę ten spodbieraka odhaczyć. No i lecimy dalej. Live'a. Live. Jakieś branie się uda nagrać holbu. Nie jesteśmy nawet w stanie wyciągnąć komórki z kieszeni i już je. Przednie dwa brały przy brzegu. No, teraz... Szymon łapie na gumki Savengera. Ja łapię na blachę flotową. No, Savenger ten taki, taka limonka, taki ciemny zieleń, ciemna zieleń. Dalej mu już się sprawdzałem, no i rzeczywiście. Czytałem na porach, że zielone. Oliwkowe, jakieś ciemne zielone się będą sprawdzać do tej pory i faktycznie się sprawdzają. Fajnie, pierwszy wypad. W tym roku dosłownie. W tym roku coś je. Przeczorka przy harapę. Po tej całej serii poradników jakieś ryby w końcu będą. Udostępnimy to na stronce internetowej i wędkarstwo. Raczej wpimy go pod Szczytna, bo fajnie się tam dzieje. Pokażemy, że my też potrafimy. Rejony Nysy. Wbijajcie na tą stronkę tam do chłopaku. Zbierzmy się w fajną grupkę. Robimy sobie takie relacje z naszych wód. Z Kubu to fajnie. Tak? A może go on nie? To akurat płytki zbiornik, to tak. Teraz ty musisz rzucać. Przejmiste. Próbuję przy krzakach. O, z forehandu. Czyli gdzie jest back? Hand? Nie, fajnie się dzieje, taka pogoda deszczowa, ale mówią, każdy właśnie coś tak mówił, że deszcz jest jakiś magiczny i tutaj się sprawdza. Ale jest ciepło, to nie. Ale jest ciepło, no. Dobra,
Killera, którego na pewno nie pokażę na tym filmie. Tajemnice. Mam takie jeszcze, nie blokuję. No i mamy z Szymonem już nasze ostatnie rzuty, bo już coraz mocniej nam tutaj pada. Nie chce nam się trochę już tu siedzieć, bo już zimno w łapy, a jeszcze daleko do domu. Także subskrybujcie kanał, lajkujcie, odwiedzajcie nas często, tu teraz będzie coraz więcej naszych filmików. Dzięki wielkie.